Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Witajcie w kolejnym moim przedstawieniu. Tym razem taki krótki filmik, który pokazuje, jak się posługiwać korbką. Wiem, że to jest taki, można powiedzieć, banalny temat, no właściwie co tutaj wiele mówić. Jednak to jest w sumie na prośbę jednego z YouTube'owiczów, ale niewiele z osób z Was zapewne używa na stałe tego urządzenia. No korbka do strumień to jest taki mały, fikuśny bajer, który bardzo nam ułatwia pracę podczas wymieniania strun. No, można powiedzieć, no dobra, chrzań się z taką korbką, ja sobie robię palcami, grzebię w tej gitarze. Plus dodatkowy używania jest tej korbki, że nawijając strunę na kołki, można dużo ładniej te struny nawinąć, w sensie, że przytrzymywać palcem i te struny po prostu nam się nawijają bardzo dobrze, w sensie, że nie musimy tutaj oczywiście tą ręką ruszać dużo razy. No zobaczcie sobie sami, jak to robię. Popatrzcie, jak to działa. No tutaj na przykład akurat mam gitarę klasyczną, tutaj mam stare akurat struny, więc pokażę Wam przy okazji tej gitary. No na przykład właśnie chociażby do zdejmowania strun wystarczy, że sobie po prostu ładnie kręcimy i nam struna sama się po prostu fajnie poluzowuje. Dużo szybciej to oczywiście można zrobić niż rękami. Oczywiście na rynku jest parę takich różnych rodzajów tych korbek. Na przykład ta jest, że jest wkręcana śrubka tutaj, jest gwint. Można powiedzieć, że ta może troszeczkę ma minus, ponieważ jak w jedną stronę kręcimy, to się nam zaczyna wykręcać i no, troszeczkę może nas to denerwować. Są też takie korbki, gdzie mamy po prostu taki jest bolec wsadzany na bolec i to ani w jedną, ani w drugą stronę nas nie denerwuje. Są oczywiście na przykład takie zaczepy do wkrętarki, że można po prostu nakładać na wkrętarkę i sobie też tym kręcić. Dobre urządzenie. Dodatkowo jeszcze tutaj ma taki... O, takie coś. Takie śmieszne, no nie wiem jak to powiedzieć. Wgłębienie. To jest akurat wgłębienie do kołków w gitarze akustycznej, że po prostu wsadzamy i podważamy i sobie możemy powyjmować wszystkie kołki zamiast śrubokrętem, czy nożem, czy jakimś innym urządzeniem, na przykład paznokciem, albo wpychać tam palce do środka. Ta korbeczka bardzo mi się przydaje za każdym razem, jak zmieniam struny, ponieważ mogę to dużo szybciej zrobić i dużo precyzyjniej, ponieważ na przykład tutaj wtedy tylko skupiam się na trzymaniu struny i teraz nawijając wystarczy, że sobie kręcę tym i idealnie nam mi się ta struna coś to nawija. Oczywiście no, struny stare, teraz nie nastrojona gitarka, ale fajne urządzenie. No i oczywiście można też nabyć u mnie, autoreklama oczywiście, ale wracając do mądrych rzeczy, to zapraszam na następne filmy. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz się umówić na lekcje przez Skype lub na lekcje w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.